Mamy tutaj kreplach, jest to potrawa żydowska, pochodzenia żydowskiego. Jest to farsz drobiowy z fileta z kurczaka, z wątróbką, z warzywami, co jest bardzo intensywny smak, nadaje tutaj czosnek i curry. Wcześniej przygotowujemy sobie farsz, następnie przygotowujemy sobie ciasto. Jak mamy rozwałkowane ciasto, zawijamy je, co jest bardzo ważne, aby mała ilość powietrza była w środku, w tym pierogu. Tak więc musimy go szczelnie tutaj zamknąć. Duży pierog wielkości dłoni. Tak. To też jest specyficzne dla tego pieroga, że nie są to małe pierożki podawane po kilka sztuk, tylko robimy jeden duży. Nadzienie z mięsa kurczaka? Tak, nadzienie jest typowo drobiowe. Nadzienia w kuchni tam żydowskiej są różne, ale ja akurat preferuję tutaj nadzienie drobiowe. Odklejamy pozostałość tego ciasta. Staramy się zawinąć, jeszcze też właśnie zamknąć go, żeby nic tam tutaj nie wypłynęło. Mocno zawijamy. A ciasto jest to? Ciasto jest to ciasto parzone, tak jak ciasto pierogowe, ale na bazie nie wody, a mleka, z odrobiną proszku do pieczenia. Mamy tak zawinięty pieróg, następnie go smażymy najlepiej w głębokim tłuszczu. I każdy potrafi to zrobić. Oczywiście, jest to bardzo prosta potrawa.